Dzień dobry. Naprawiamy samochody. Auta się same nie naprawią, gościu. Także trzeba grać. Słuchawki ubrać. Nie mogę wrzucić żadnego biegu. To widocznie skrzynia mu poszła. Pierwszy raz wymiana skrzyni biegów. Zbadamy, co tam się dzieje. Akumulator, silnik. O, zobacz, ale poszła w piździec, nie? Od spodu auta. Dobra, dźwigamy brudasa. Co nie? Jak nie? Kurwa. Why not? Trzeba to? Rozrusznik? Dobra, odkręcimy rozrusznik, nie ma problemu. Skrzynię odkręcimy. Kupimy nowo, wsadzimy i gościu kurde będzie szczęśliwy. Nie, jak to? Apie, daj to już szpinaczek. Styki rybne. O, tu. Tego bym wziął, kurde. Dobra, wziąłem. Skrzynie są dobre. Szybka kaska. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Poka mi tu. Co to za skrzynia? Silnik. Silnika. Alternatorek. Rozrusznik. Gdzie ta skrzynia? A tu jest skrzynia biegów. Dobra. R4. Teraz kurwa nie wiem, którą wybudowałem. Chyba tą. V6B. Michał, siema.
Która to skrzynia teraz tu? Czekaj, czekaj. Zaraz tu zbadamy. Tam bliżej, idź bliżej. A. Tu. Montowanie skrzynia, no, B6, B, V6, V6B, dobra. Sklep. Skrzynie. V6B, 1300 dolców. What the? No, ale myślę, że się zwróci, nie? Idź tu bliżej. Szpinaczek. No jak to nie mam? To co ja kupiłem, ty? Nie to kupiłem? Jakie paski mam pod spodem? Kurde, BV6B to miało być. What the shit, dobra. Trzeba wgrać zapis. Wczytaj grę. No nie maniaczy, tylko same się to nie zrobi, wiesz jak. Kurwa. No, muszę naprawiać auta, bo stoją. No. Dobra, czekaj. Jeszcze raz. Replay, moi drodzy. Tam coś mi tu... Skrinia biegów. Najpierw wał. Odkręcimy. Nie. No czemu tu człowiek? Ja tu nie chcę. Układ wydechowy mi zabukował, kurde. Jak ja nie chcę go. Niekiedy to naprawdę myślę, co to jest grane z tym sterowaniem. Zawieszenie. Dobra, wezmę zawieszenie na początek. A, funkelnówka, iż. Cyk, cyk, myk, myk i gitarsą. A, że w realu tak szybko się nie wymienia. Dwie śruby. Wszystko na dwie śruby, kurwa. Pewnie już teraz wrzuci bieg, nie? No, proszę bardzo. No i będzie jak nówka. A jak? Muszę kurde auta naprawiać, Michael. Martyna, dzień dobry i do widzenia. Zapraszam ponownie.
2600, widzisz. No teraz nie ma tego zlecenia. Ja się tutaj. Robimy diagnozę. Gościu, jedziemy. Ty fujarka jesteś. Ty hamule dobre są. Co mu dolega? Ty miał wydech rozwalony czy co? Bo nie wiem. Ty, wszystko dobrze. Co tu się stało z tą bryczką? Dawaj go tam na warsztat. No to ci powiem, ty cipo. Auto jest głośne. Tłumik, rura. Kolektor wydechowy. Dobra. Wydech to powinien też być szybciutko zrobiony. Zawieszenia nie robię, pierdolę. Za długo to trwa. Co to jest? Rozrząd do wymiany. No nie wiem. Czekaj, płaka mi tu. Co tu jest? Rozpiżdżone. No, tam już też widzę. Trzeba podejść bliżej. A tu o. What a kaput? Kaput is das? Nie idzie. Trzeba kurwa tu coś odkręcać. Turbo. Trzeba odkręcić. Ale muszę z góry. Dobra, goń się. Okay, bo tu dobra to trzeba będzie. Tu to. To co jeszcze, kurde? Co tu masz? Co to jest? Silnik nie ma mocy. A co mnie to obchodzi? Co to jest? Ten to rozpierdolony jest. Co? Dlaczego silnik nie ma mocy? Wiesz, te niebieskie zlecenia? No ale mało niebieskich jest. Tu o. Chris wbija na rejony. Siema. Gdzie to turbo jest? Tak, ona pewnie nie pójdzie. A jednak idzie. A tu wszystko jest możliwe. W prawdziwym życiu by tak nie poszło leciutko. No to tak. A na podnośniku trzeba. Znów do góry. Dobra, to zaraz wezmę, czekaj. Zaraz się wezmę. Dup. Pokaż. Kolektor wydechowy. Rura wydechowa. Tłumik środkowy.
Co tu jeszcze, kurde? Wydech. Co tu, gdzie jest ten? Kolektor cały. Na PC gram, na PC. No. Długo grasz w tą grę? No to no, podpowiadaj. Ciężkie są początki w ogóle, bo kurna, takie marne grosze za te hamulce się dostaje. Teraz tak powoli zacząłem dostawać skrzynie i tak dalej. To już teraz kaska płynie, bo 1000, a za hamulce ile? Stówkę masz, kurwa, nie? 10 razy masz 1000. Wydech. To było rura wydechowa początkowa, turbo. Tłumik środkowy. A co z tym kolektorem? Co to jest? Rura wydechowa. Gdzie ta rura z turbo, kurwa? Początkowa. Wydechowa, początkowa, turbo. To ta. I środkowe. Tłumik środkowy. Jakie wspólne granie, w Mechanika Ninja grać wspólnie. Co za kolektor wydechowy, gdzie tu jeszcze coś, kurwa, jest ten. Tu już nic nie widzę, żeby było zardzewiałe czy coś. A, tu coś jest. A, widzisz. Dobra, trzeba go spuścić na dół. Czemu muzyczka nie gra? Do chlewci. Dawaj tu. Nie komputer. Muzyka, radio. O. No, klasyki lecą. No widzę właśnie. Zauważyłem. Chris. Ja tam wiesz, ja nowy w mechanice, także nie wiem. Ale się nauczę. Już teraz widzisz, będę wiedział. Tak jakby ktoś mi powiedział, ty kolektor, co to kurwa jest? Kolektor. Kolektor, wydech. Czy to z silnika będzie? Silnik, kolektor, wpiszemy. Kolektor. No teraz trzeba by było wiedzieć, jaki to jest. Jak można grać w tego, w mechanika razem? Powiedz mi, po co w ogóle jest ten tor wyścigowy? Ja tam DLC-ków nie mam. Nie wiem. Jakiś tor wyścigowy na złomowisko nie mogę jeździć. No nie wiem, co to tam ma być, ty. Aha, wydechowy R4 turbo, dobra. Kolektor. R4 turbo. Dobra, ładujemy go tu.
tak, o. Ciach, ciach, bajera i dawaj mu tu. Muzyczka taka na wyluzowanie. Do kawki z rana. Dobra. To czas z dołu. O, Sebek, siema. AR, siema. Paweł, siema. Mówię, hardkorzy. Tak, o. I to, o. Tu nawet śrubek nie trzeba, ty, jakie dymy, nie? A to trzeba z góry znowu. On rentgenem te śruby chyba przykręcił teraz. Jest dobrze? Dobrze. Patrz jaki dochód słaby, nie? W dupę jeża. A to będzie długa zabawa, kurwa. Czekaj, pokażę to. Co to jest to? Dobra, to przednie. Jak więcej miejsca około głównych bram? Dobra, muszę przestawić. Zaraz naprawimy mu te zawieszenie, choć nie lubię tego naprawiać. No to siema, Artur. Dobra, ciebie wrzucę, baba. Na razie na ten. Tu przyjmujemy gościa. Tak, o. I go na diagnozę zara walimy na perkenie. I tam zara mu te pokażę te, co on tam wyklepał, te wahacze, kurwa. Jak on skubany. Normalnie. Co to? Skoda jaka, czy co? O, Peter, siema. Fox in the house. Jak tu normalnie mechanika zaraz z rana, kurde, do kawki. Ulepszałem warsztat, ale tylko trochę, bo nie ma więcej punktów. Aha, z przodu rozpierdolone. No i proszę bardzo, amortyzator przedni, górne łożysko. Wahać, ja pitole. Nieźle rozdupcił go. On nie zauważył, mówi, nie? On nie zauważył chodnika i wykurwił pełnym piździkiem na tego, nie? A nie, to muszę czekać. No ja muszę tego znowu z powrotem przestawić. Pod bramę. A tego wrzucimy teraz, nie? No, na tego. O, widzisz, kurwa? Tu on wszystko rozpierdoczył. Nieźle musiał przydzwonić. Dobra. O, to zarąbiście. Proszę o fotki. Jak wygląda efekt końcowy. Ja ci pokażę, Fabian, jak tutaj mam ulepszone. O, mam jeden punkt. W co go wrzucić? Czekam na odpowiedź. Co tu mamy? Level 2? Co to jest? Montuj, demontuj szybciej. O 100%.
Co to jest? Odblokuj miernik kompresji. To może być dobre, jak chodzi o silniki, bloki, tłoki. Nie trzeba potem rozkręcać tego gówna. Co to jest? O, 5% więcej? A to nie ma dużo. Olej wymieniłem. No, już wymieniałem. Nie, dzisiaj jeszcze nie wymieniałem oleju. A po co jest to, mi powiedz? Miernik bieżnika. Po co to się może przydać, Fabian? Ci reszta. Znacie się na tym? Szansa na powodzenie naprawy. No. Nie ma co naprawiać. Tu. Po co mi bieżnik mierzyć? Nie pani Maju. Ale chyba to wezmę, albo to. Elektryny. Choć na razie nie widziałem tam, czy jakieś zlecenie było, co bym potrzebował, to tu. Takie o. To szybsze bieganie. Ja bym to może wziął. O, niech będzie. Może być kompresja. No widzisz. Zanim napisałeś, to już wybrałem, więc jestem kurwa dobry mechanik chyba. Dobra, te wymieniamy, bo tamte wahacze. Bez oleju. A to. Dobra, lecę z tym szałota. To trzeba będzie chyba koło ściągnąć. O, nie trzeba. No to lecimy, łopie. Jak to jest warsztat max, nie? O, jednak trzeba chyba. Tu rozwalił, dobra, ściągamy. Myślałem, że się uda, nie? A tu niekiedy można tak na skróty. Ale nie zawsze wychodzi. Muszę wszystko, kurwa, rozebrać. A może tu? A, ten pójdzie też. Demonta, demontaż, kurwa, tu, o. Tu. Cyk, ciach bajera. O, poszło, co to jest? O, dużo tego. Amortyzator przedni. Ale patrz, jakie cacy, nie? Bo to w powietrzu teraz wisi. No. To jest mechanika, kurde. Mechanika? Belka przednia. Mechanika magika, kurwa. No ale to może być tam. Właśnie. Trzeba, trzeba. No, kupiłem WD. Bo normalny mechanik musi pić, żeby naprawić, kurwa. Dobra, czekaj, to się nie opłaca. Ściągniemy. Dobra. No, teraz tu musimy. Tak dziwne te skoki niekiedy są. Kurde. Tu się odkręci. Cyk, końcówka, drążka. To to jest drążek kierowniczy. Wahacz dolny. Tu. Ale rozwalił to, nie? Ciach. A powiedz mi, czy gdzieś są? Można tak te jakoś... Co tu się stało? Czemu to nie idzie? Aha. Czy te części, które wyciągam, można gdzieś jakoś w sklepie wszystkie naraz kupić, kurwa, czy zawsze muszę je szukać? O cie panie. Ja byłem w filtrze w środku, nie? Dobra, mamy chyba wszystkie części. Oleju tu nie chciał mieć wymienionego. Choć się w ramach serwisu wymienić mogę, nie ma problemu. Czekaj. Nie znaleziono części. To znaczy się, że muszę jeszcze tu coś poszukać. Ty. Co tu jest?
kaput. Wszystko dobre. Widzi ktoś coś gdzieś zarościałe czy co? Wszystko dokręcimy, on tu nie wypuszcza samochodu. Jak nie jest ten. Wszystko dokręcone, czy tam coś brakuje, to cię nie wypuszcza. Nie wiem, kurde, co tu może być jeszcze zepsute. Łącznik pół osi. Nie wygląda aż na taki rozwalony. Dwie części jeszcze nie znalezione. Hamulce nie wiem, a co hamulce mają do czynienia z zawieszeniem ty? Mogę ściągnąć, nie ma problemu, tylko nie wiem czy to wiesz. Zobaczę, nic. Dwie części jakoś jeszcze. Tu coś jest, kurde, zobacz jak się schowała szmata. Na dół z nim. Patrz jak zardzewiała ta chłodnica cała. Poka. Widzisz, obudowa i chłodnica, ale się udało. No, czekaj, bo coś mi tu... No, i teraz można, kurde, iść na zakupy, tylko... Muszę zbadać znowu te części. Według kolejności. Tu... Typ A, wentylator. B... B1 i B2 i obudowa B. Dobra. Na razie kupimy to. Silnik. Jak to było? Obudowa? Już zapomniałem znowu, tu B1, B2. Chyba B, nie? Bo to by wskazywało, a chłodnica typ A? To o, chyba jo. Jo. Czekaj, bo coś mi tu na czacie, kurde, powyskakiwało. O, dobra. Gra dalej. Dobra, dawaj do silnika, gościu. Buduj. O tu. Ciach. Czekaj. Na ile procent on to chce mieć zrobione? Na 100, what the shit, no to trzeba nówki dawać, szkoda. No, i to mamy z głowy. Można go rzucić na górę. I teraz tak. Teraz będziemy szukać po tym sklepie zasranym. Trzeba to zbadać.
zawieszenie. Łącznik półosi przedni. A nie, to nie. Ale. Teraz nie wiem. No, zbadam sobie zaraz fotki. Nie wiem, czy teraz ten łącznik półosi też muszę wymienić, choć on nie był zepsuty? Chyba nie, nie? Łącznik stabilizatora. Półoś. To co zepsute chyba, tylko wymieniamy. Łącznik stabilizatora. A? A, dwa razy. Półoś napędowa C, dwa razy. Drążek kierowniczy. Zapamiętam? Czekaj, zawieszenie. Drążek kierowniczy. Typ A, typ A. Łącznik półosi przedni. Nie, to nie trzeba było kupować. Lub tu coś było. To było to, typ H, typ G. Kurwa, które to było? Typ E. Nie wiem, kurde. Muszę wejść niekiedy sprawdzić. Typ C. I końcówka drążka. Dwa razy wahacz dolny. Dwa. Typ C, końcówka i dolny wahacz. Dobra. Tu jest typ C. Dwa. Końcówka. Wahacz dolny. Dwa. Znów wydasz kasy od chu i nic nie zarobisz na tym. Tu jest końcówka. Dobra. To chyba wszystko, nie? Powinno, kurde, się udać. Tak jest. O, proszę pana. Budujemy. To najpierw to włożymy. Teraz. O. 100%. Śrubeczka. Wahacz dolny. No kurde, to jeszcze też muszę, kurde, tuleje gumowe kupić. Musi być na stówkę, kurwa. Dobra. Mała tuleja gumowa, tuleja gumowa, tuleja gumowa. Ile? 4 chyba. Też trzeba na stówę? Chuj tam z nim. Drążek kierowniczy.
potrzebuję dwa drążki. A widzisz, tu jeszcze muszę kupić amortyzator przedni. Nie. Amortyzator przedni. Pokaż mi tu zawieszenie. Czemu tu nie ma amortyzatora? Amortyzator przedni. Dwa. A to łożysko też trzeba kupić od razu, czy ja? Górne łożysko. Dobra, to trzeba kupić. Ale czemu on mi tego bierze? Coś kurde. A, bo ja muszę go rozebrać, kurwa. Gdzie to było? Tu, o. Jeszcze kurde sprężynki trzeba dokupić. Gdzie ten drugi? Nie wyciągnął? Czemu nie ma?
jeszcze jeden drążek potrzebuję. Drążek kierowniczy. Wszystko się aż świeci, nie? Takie funkelówki. A ten co? Muszę go rozebrać. No, gdzie byłeś, gościu? Tu miałem pytania do ciebie. Pytałem się, jak na przykład wyciągasz wszystkie części, czy gdzieś można je za jednym razem kupić, czy trzeba wszystkie z osobna zawsze. Tego gówna brakuje, nie? Łącznik stabilizatora. Z drugiej strony. Dobra, to chyba poskładane wszystko. Tutaj trzeba te hamule wrzucić z powrotem. Pokaż. Końcówka drążka kierowniczego. Gdzie ona? Łącznik. Gdzie ta końcówka jest? No mogę się przejechać, ale po co to jest? Po co to mam jechać tym autem, jak tam nic... Nic z tego, kurde, nie mam. Gdzie ta końcówka jest? Wahacz. Zwrotnica. Na przykład, o. Co to są za gwiazdki tutaj? Jak wydana gotówka, kurde, i zarobione. A pierdole. Co teraz? Gdzie można tu przejść? Do sklepu jakoś, czy co? No i co? Po co te gwiazdki są? Nie ma.
Co jakaś końcówka? Gdzie jakaś końcówka? Półoś. Końcówka drążka kierowniczego. Pokazane, że brakuje chyba. Dobra, teraz mamy wszystko. A, dobra, to teraz mi pokazało na niebiesko właśnie. Dobre to. Teraz to ja zrozumiem. A na przykład jak jedna część, nie, jest tu wyciągnąłem ją, a nie było jej na liście i ma 80%, to nie muszę robić, kupować nowego, żeby było na 100%. Żeby całe auto na 100% było, bo on tu chce na 100%, wiesz jak. Na przykład hamulce też nie miało z tym nic do czynienia, nie? Także mogę spokojnie to ładować, co by już było, nie? No. Przynajmniej mi się tak wydaje. Muzyka jest po zbóju, ale te całe techniawki tam też nie są lepsze. O, ktoś mi dzwoni. Zaraz wracam.
No. Jestem. No, to dobra. To teraz będę wiedział, bo to dużo kasy na to szło niekiedy. Trzeba zrozumieć najpierw gierę, wiesz. Skrzynia jakaś, kurwa. Skrzynia dobra. Nie ma miejsca. Dobra, ciebie zaraz oddajemy. Dobra. Jak więcej miejsca, paruwo. Nie wiem, co z tym było. Suń się, burasie. Aha, no, coś tam jakieś XP wpada, nie? A co tu było spierdzielone, bo nie wiem. Pompa wody, koło zębaty, wałk, o kurde. Napinacz paska. A jak to? Trzeba w sklepie zawsze szukać te części, nie? Czy nie? Łańcuch rozrządu, tu cały czas, kurwa. Tak, co tak? Tak, ale już nie wiem co.
Dobra, ale te stare części mam sprzedawać, czy jak? Czy nie? Bo na przykład... Zobacz, ile już tu mam części, nie? Na przykład silnika. Takich to wiem, nie sprzedaję, bo to można użyć. Ale na przykład te 28% i tam takie pierdoły. To najlepiej posprzedawać, czy nie? Dobra. Nie, to takie rzeczy to wyrąbię od razu, bo tego nigdzie się nie użyję. Poniżej 50% to nie ma szans w ogóle, żeby to jeszcze... Nie. Żeby jakoś gdzieś wrzucić. No ten też, kurde. U blok, kurde. Ja bogaty jestem teraz. No, to jeszcze się może da użyć. I to sam silnik, kurde. A zawieszenie. No, to nie wiem, 45%? No, ciężko będzie.
To wyrąbać, wyrąbać, wyrąbać. Za $1. A jak na złom oddawanie prawa. No i gitarka. Tu jeszcze to. I to. Wyrzucimy. Amule. Ile ona ma? 29. Też nie da rady. Dobra. Wydech. Skrzynia biegów. Zobacz to, kurde, skrzynia. Ej, nie idzie naprawiać skrzyni czasem? A jak spieprzę, to potem nie idzie ją już sprzedać? Nie. To co, po co to jest, ty? Jak to nie idzie sprzedać? Dobra. Witam wszystkich oglądających. Tu dzisiaj Car Mechanic Simulator 18. Dobra. Karoseria to nie. Felgi zostawimy. Grupy. No prawie wszystko wyczyściłem. No, jeszcze jakieś skrzynki chyba do otwierania. Otwórz. Złom. Jaki złom? Co złom? Wow. Tłok. Plus 3 jakości, a to do swojego bym, jak już to zakładał. Tu jeszcze jedna skrzynia. Znowu jakieś felgi. O, te są ładne. Skrzynia biegów, kurde. Plus 1 na jakości. Wszystkie skrzynie otwieram teraz. O, nowa mapka. Zajebiście. Ale już tam się nie wybieram, dopóki nie będę miał więcej hajsu, żeby coś kupić. Opłaca się w ogóle z tych shop kupować te rzeczy wszystkie? Ten złom, co tam zbierasz? Czy lepiej samochód kupić i zrestaurować? Mam parę tych kart, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatnio sześć. Kupiłem, kurde, widzisz, tyle złomu, o, wtedy nakupowałem tego i nie wiem, czy się opłaca. To co? Trzeba się zabrać za tego złoma tutaj. Pompa, koło zębate, napinacz, paska, łańcuch rozrzędu. Dobra. Patrz. Teraz jestem mądrzejszy i będzie lepiej, kurde, się pracować. Pompa paliwa. Filtr powietrza. Cewka. No widzisz, jak tak z listą to od razu będzie łatwiej, kurde. Ja pierdzielę, cały silnik rozwalony. Opony sprzedaj, a po co? I mogę je użyć, czy nie? Dobra, patrz.
Lecimy z tym szałota. Tu mamy już, o, to wszystko do wymiany. Dobra. Najgorsze jest potem te szukanie w sklepie, kurde. Łańcuch. Łańcuch. Cały zardzewiały ten silnik. Ty. Tu są dwie do wymiany chyba. Dwie cewki. Okej. Okay. A widzisz, to teraz od razu mi łatwiej, bo ja to zawsze wszystko wymieniałem na stówkę. Jak chciał gościu, to na stówkę miał, nie? Dobra, to zaraz sprzedam te opony. Dostęp od spodu. Tu filtr chyba. Rozrząd rozwalić. Gdzie jest ten napinacz z środku? No najpierw to. Pasek najpierw. A najpierw to. Teraz pasiu. Teraz to. No. No. Teraz to jesteś hardy, wszystko kurde mam narysowane, o to co trzeba wymienić na niebiesko. Trzeba najpierw wiedzieć takie rzeczy, wiesz. Tak. Co tam jeszcze kurde? Te dwie rzeczy. Dwie cewki, tu to jest, ten, to, tamto, dobra. Co tam, z tyłu coś pokazuje? Co tam jest, kurde, zepsute? A ja i zawsze, kurde, wymieniałem oleje. Nie wiem po co, choć za olej chyba nawet nie liczy ci pieniążków, nie? Jeszcze nie widziałem, żeby mi za olej zabrało coś. Dobra, skrzynię odkręcamy. Czekaj, najpierw tu ten rozrusznik trzeba wykręcić. No z góry, ale śmieszne, kurde. No. Dobra, to rozrusznik tu wyciągniemy. I teraz skrzynię wyrąbiemy. Wielka budowa tu jest, kurde, więc dużo do wymiany. Co znowu, gościu? Czy nie pasuje? O kurna, to trzeba wywalić. To. Ocie panie, to więcej roboty jak myślałem. Trzeba koła ściągać, kurna. Jeszcze nie, tu to ściemy.
się z drugiej strony, to... Chyba bym nie chciał być mechanikiem w prawdziwym życiu. Pierdzielenia jest od groma. No mam mały garaż, no co mam zrobić, kurna. Nic nie poradzę, gościu. Muszę pracować, żeby mieć większy garaż. Kurde, ty całe sprzęgło rozwalone jest, nie? Chodź się, panie, dobra. Pokaż mi to. Tu mam wszystko. No. Dobra. Ale po co jeden? Jak wiem, że ten ogarnę tutaj, no tam może sobie stać. Nic się nie stanie przecież. Nikt nie będzie płakać, że długo czeka tam na samochód czy coś. Dobra, teraz skrzynia biegów. Tarcza sprzęgła. Na ile procent on tu chce to w ogóle mieć? 64, także... Myślę, że to może zostać łożysko dociskowe. Docisk sprzęgła i tarcza sprzęgła. I koło zamachowe trzeba kupić. Docisk, tarcza i koło zamachowe. Skrzynia. Docisk, koło i tarcza. Tarcza sprzęgła. Tu to wbudujemy. Czekaj, tu coś jest jeszcze zardzewiane, nie? Mi się tak wydawało. Okej. Koło. Tarcza. Lubię, jak to się tak fajnie świeci, takie nówki, kurde. Dobra. Muszę kupić teraz sprzęgło. Koza, jakie, kurde. Skrzynia biegów. To była ta? Haha, to jest teraz pytanie, kurde. Według kolejności to chyba ta. R4. R4, to... Łożysko... Może być. Dobra. Skrzynia biegów. Cyk, myk, myk. A, jaka nóweczka. Dobra, niebieskich jest bardzo mało. Niebieskie też ciężej się robi. 73 może być to. 70. Dobra. Gościu.
Dobra. Teraz trzeba się zająć górą chyba. Dół mamy chyba ogarnięty. Okej, więcej kasy, więcej XP. Dobra, tu. Dwie rzeczy. Napinacz, te zębatki, cewki, kurwa. Te koła. Dobra. Silnik, silnik, silnik. Ostatnie. To mogę rozrysznik wziąć, pompa wody trzeba kupić. Paska nie trzeba, napinacz. I filtr powietrza. I dwie cewki. I koło zębate. I łańcuch rozrządu. I koło zębate. B. I 4, B. 4, I 4. No dobra. Pompa wody. I napinacz. Silnik. Ternator. To potrzebowałem chyba. To też. I łańcuch. Napinać paska. Gdzie jest ta pompa? Tu jest pompa wody. To chyba wszystko. A cewki jeszcze, cewki. Na początku to kurna wszystko, no na ten, jak wymieniałem cewki, to wszystkie, wiesz jak. Tego nie było aż tak dobre. To bez sensu było, na tym traciłem dużo pieniędzy chyba. Dobra. Ładuj tą pompę. Koło, napinacz. A tu kurde mam taki o. Dobra. Tu mamy zrobione. Oka bagneta. O, oleju ma dosyć. O, rozrusznik. Dyszek. Wszystko, gitarka.
Zmięcie czegoś nie zapomnieliśmy. Koło zęba, aha, to z drugiej strony. Dobra. I filtr. Dobra, filtr. Ale nie kupiłem jeszcze. Muszę kupić. Dobra. Lecimy z tym szałotem. Tu mamy. Nitka. Śruba. Łańcuch. Cyk. I tu. Cyk. Cyk. Obudowa. Cyk. Okej. Jest tu. Filtr chyba trzeba zakupić. O. Nie kupiłem filtra. Filter, filter, filter. Co ty mi tu powiesz, filter? Powodzenia. No. Dobra. Na razie. Trzymaj się. Fajnie, że byłeś. Co tu się stało? Gdzie ten filtr? Wyciągnąłem to, kurde. Okej. Dobra. Ale coś tam z tyłu jest jeszcze, kurde, co to jest? Dawaj go wyżej. Pompa paliwa jeszcze. O, no to pompa paliwa. Gdzie ona jest? I z tyłu? Jaki film, ty. Pierwszy raz widzę. Pompa paliwa. No to kupimy pompę. Nie będzie gotowe. Ciekawe, ile zarobię za to wszystko teraz. I po wszystkim zabieg udany. Tu mamy zrobione, to mam zrobione, zrobione, zrobione. Ło! Wydana gotówka, a dochód 5400. No i to mi się podoba, nie? Trzy koła do przodu, 3,5. Znów rolki zapomniałem. Zawsze to samo. Gdzie ta rolka? Gdzie jej brakuje? Tu gdzieś chyba, kurde. A tutaj pasek trzeba jeszcze założyć. Czekaj, tego wrzucimy. No, ale teraz, nie? O, jestem bogaty. Oh yeah. No to zapiszemy sobie grę. Git. Co tu? Co tu nie ma? Co ci dolega, panie?
Skrzynia biegów, koło zamachowe, skrzynia biegów, docisk, tarcza, łożysko. Ojcie, paga. Dużo roboty, panie. O, ale tego znam skądś, patrz. Z GTA bryczka, gościu. Był gdzieś tryb przeglądu. Notatki. Odpalamy go. Jak ta lala. Dobra. Pokaż, nie ma nowego tego. Mam jeden punkt. Zajebiście. Co tu jest? Więcej dochodu za ukończenie zlecenia. Dobrze. Co to 5%? Nic, kurde. Szybciej będziemy pracować. O, co to jest? Tu nic nie ma w środku normalnie. Będzie łatwiuśkie. Ale czemu mi tu, kurde, do ślubu grałem? Dobra, teraz przesadzili. Lecimy na elektro troszkę. Napędowy odkręcimy. Czy to widzisz lepiej skonstruowane? Skrzynia od razu tu z przodu, a nie europejskie chyba 9 to wszystko pochowane. Tu duży samochód, raz, dwa odkręcisz i gitara. Dobra. Łożysko trzeba kupić, docisk trzeba kupić. To sprzęgło wszędzie takie same widzę. Tu. Tarcza. Koło zamachowe. Koło korbowe. Chyba nie trzeba nawet. Koło, skrzynia, docisk, tarcza, łożysko. No i gitara. Raz, dwa to się robi. Tu. Pa. Idziemy do sklepu. Sprzęgło, docisk, koło, łożysko, skrzynia, która to była skrzynia, tego nie wiem dokładnie. Ale czekaj, bo tarcza sprzęgła jeszcze była. No, sprzęgło mu. Skrzynię muszę zaraz zobaczyć. Dobra. I montujemy, po. Koło zamachowe, pyk. Tarcza, pyk. Docisk, pyk. Śrubki. Łożysko. Skrzynia i... I 6B. Dobra, trzeba kupić. I 6B, taka podłużna, to nie, to nie. To 760. Tak, mam zniżkę.
Ty. I po zabiegu. Tysiąc 500 wydałem, 3300 dostałem. Rozrusznika brakuje. O, a po co mu rozrusznik? Będzie z górki startować. Dobra, tam. Co my tu mamy? Dawaj tego rozrusznika. Gdzie on tu był? Do widzenia. Wałuję. To niezłe wałki tu robię. Ale teraz chyba, co? Dobra, poszło. Poka mi ten warsztat, może coś tu. Nie ma nic. Co tu jest? Ten to rozpierdolony na maksa. Kapitalny remont podwozia chyba ich pogięło. Mogę 3 dni tu siedzieć. To zrobimy. Dawaj go na diagnostykę, gościu. Muzyka jak z dupy. Ale to radio to tu naprawdę jest słabe. Posłuchamy tyle. Z dupy.
Tuleja gumowa. Klocki hamulcowe, klocki, zacisk hamulcowy, hacz dolny, zacisk hamulca, klocki, tarcza, tuleja. Tuleja, 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 tuleja. Same tulejki rozwalone. Dobra, tam. Siema, Kacper. Nie wiem, kurde, ile tego teraz robić tu. Tu nie piszę dokładnie. O, cię fajnie. Dobra, tu tyle znalazł. No, dobra, zobaczymy, zaraz otworzymy silnik. Podłączymy badawcze te. Ciśnienie. Blok silnika. Części znalazł. To już jest dużo warte, kurde. Nie ma gniazda OBD, ale syf. Co to ma być? Nie ma gniazda OBD. To jest niedopuszczalne. Grzesiek, siema. Tu to się naszukamy jeszcze, kurna. Nie ma OBD, to będzie kurwa grzebania w czydupy. Jak on cały, kurde, zardzewiały normalnie. Cie panie. Mi się odechciało grać. Klocki hamulcowe. Pewnie w silniku będzie rozpierdolone wszystko. Całe zawieszenie będzie z dupy. Nic, no rozkręcamy, nie ma co się tu rozczulać. No, gdzieś to rozjebane, rozjebane, tulejki rozjebane. O, o, o. Diagnoza już działała, widzę. Trzeba będzie, kurde. Wahacz dolny od spodu auta. To też będzie od spodu. Dobra, druga strona. Można zbadać po zdemontowaniu. Bardzo śmieszne.
Dostęp na podnośniku. Kukuryku na patyku. Auto jest na podnośniku. Dobra, wchodzimy tu do środka. To odkręcamy. Remont kapitalny. To jest belka poprzeczna. Czerwone, więc trzeba zdjąć. Ale to nie będzie łatwe. To trzeba ściągnąć. Okej, tu. Koleś. No i tu jest, kurde, dość dobra muzyczka wreszcie zaczęła lecieć. Dobra, to ściągniemy. Dalej nie idzie. What the? Na czym to wisi, kurwa? Czy tylko te tu leje? Kurde. Ja się pytam pana, jak ja mam to wymienić. Cały silnik muszę wyciągnąć. A to też jest czerwone, kurde. O. Dobra. Jak to wyciągnąć? Muszę, kurwa, silnik wyciągnąć chyba. No mi nie działa ten, kurde, dźwig tu do silnika. Żuraw cały. Obróć. Obróć. Użyj. Brak pasujących części w ekwipunku. No ale jak, kurwa? Jak to chcę używać? No jak to mam zrobić teraz? Ale części, ja pierdzielę. Jeszcze dwie części nieznalezione. Nie wiem, czy tam śmierci na pieczarki, kurwa. Nie wiem, jak to, kurde, wymienić. Na tym wszystkim jest ten silnik. No, ciężka sprawa to będzie chyba. To jest belka poprzeczna. Tego w ogóle nie mam tu chyba. Belka poprzeczna. Przednia. Aha. No, ciężko.
Ty, udało się, ale dymy. To silnik teraz wisi w powietrzu. Git. Ale jeszcze... Nie znalazłem parę rzeczy. Kurde, trzy rzeczy jeszcze mi brakują. Tu leje trzeba wymienić. Tam klocuchy trzeba wymienić. No, diagnostyka jest dobrą rzeczą. O, zaraz wynajduję to, nie? Stuleja. Do tego. I tam klocuchy. Mamy klocki. Tylko kurde. Zapach pieczarek, co to ma być? Nie wiem, o co mu chodzi. Normalny. Może trzeba te siedzenia wymienić, bo cuchną, nie wiem. Filtr jest też spoko, ty. Nie trzeba dalej oglądać. Zbadać po demontażu, po robocie. O, nie wiem, kurde. Co mu może cuchnąć na pieczarki, kurde? Miernik elektryczny. Serwo wyjebałem. Dwie rzeczy, kurde. Wznosi go na prawo. Dziwny zapach, jakby pieczarek. Biurową praca, nie handel.
Nie wiem, kurde, gdzie, jakie pieczarki, kurwa, co ja jestem? Straganie robię, czy co? Nic mi to nie mówi o pieczarki tej. Może kurde trzeba ściągnąć? No ale nie, nie pokazało na diagnozie, że rozwalone. Nie ma co składać, jak tych innych części nie znajdę. Już to wszystko zostało sprawdzone. Jest okej, kurna. Co on z tymi pieczarkami? Name for this game? Okej, I show you. Yeah. This is the name for this game. Szukać teraz. Po zdemontowaniu, kurwa. No to demontuj. No ja. O, tu co jest. Ty. Coś tu jest, coś znalazłem. Coś tu znalazłem, coś tu jest zepsute. O, coś tu jest spierdzielone. Pół oś. Będzie spieprzona, czy co to jest? Dobra, znalazłem chyba. Oś napędowa. Z drugiej strony pewnie też. No i gitara, kurde. Udało się. No problem, man. Dobra. O. Teraz zaczyna się najgorsze. Zakupy, kurna. Gościu chce mieć na 100% samochód. A więc tak. Zaczynamy tu. Od silnika.
się jakoś, kurde. Najlepiej z tego, kurde, zdjęcie sobie zrobić, o. Tuleja gumowa, belka, ciup, ile tych części, ile tu kasy na to pójdzie. Zaślepka pół osi. Ja cię pierdzielę. Niezłe zakupy będą teraz. Według kolejności, według nazwy. No ale teraz nie wiem, co było co. No tu wiem, że z tyłu. Ale cewki to ja tu nie wymieniałem. Silnika nic nie robiłem chyba. Tuleja. Ile? 6 tulej potrzebuję. 6 razy. Stabilizator przedni. Ale nic nie pisało o stabilizatorze. No dobra, to 6 razy tuleja. Łącznik stabilizatora. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Tuleja 7, 8, 9, jać się. 9 tulejek. Tu mamy jakąś tuleję, ale ty mu tego nie mogę mu dać. Zaślepka pół osi. Jeszcze kupić. Siupaga. Końcówka. Dobra. Więc tak. Zawieszenie. Leja gumowa. Ile mam? Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
poszło. Teraz tak. Belka poprzeczna przednia. Belka. Poprzeczna przednia. Krótka. Końcówka drążka kierowniczego. Końcówka drążka. Łącznik, belka, końcówka drążka kierowniczego. Chyba dwa, bo to zawsze dwie sztuki są. Klocki hamulcowe. Klocki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No, cztery razy klocki. Wahacz dolny. Zawieszenie. Wahacz dolny. Wahacz dolny. Dwa. Tarcza hamulcowa wentylowana. Dwie. Drążek kierowniczy. Zaślepka półosi. Ślepka półosi. Nie wiem, czy jeden, czy dwa. Drążek. Półoś napędowa. Tylnia. Sztywna. Dwie. To mam, to mam. Zacisk hamulca. Zacisk. Przekładnia kierownicza jeszcze. Przekładnia kierownicza. I to chyba wszystko i trzeba poskładać to główienko. Dobra, pokaż. Drążek.
100%, gościu. Tak. Ale stabilizator tu nie pisze, ty. Montuję go normalnie. Łącznik stabilizatora też nie pisze. Więc montuję go, kurde. Tak, tuleje trzeba powkładać. Gitara. Tuleja gumowa, tuleja. A zawsze mówię z tuleja na to. Strony, kurwa. Tu te końcówki. Funkelnówka, aż się świeci normalnie. Suchy były i zaciski były. Tylko teraz nie wiem, które. Nie wiem, kurna. Nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, gdzie to było. Zacisk klocki. Klocki, zaślepka, tuleja. Zacisk. Klocki, tarcza. Może z przodu te zaciski były.
kurde. Może się uda. Zobaczymy, czy to łyknął. Czekaj, tą pół oś tu już wymieniłem chyba, nie? Też zaciski trzeba tylko. Tu też wrzucę tego. I tego. Okej. Tak, żeby nie było, że za dużo tu nie wydawać, wiesz. Wentylowana nówka, zaślepka, nówka, nówki, nówki. A czemu bębenków nie mam nówki? Tłoczek zacisku był wymieniany? Nie był. Ładujemy go tam. No. Teraz idziemy tu. Zaślepka kart muszę kupić. Gdzie ta zaślepka była? Zaślepka. Zacisk hamulca. Któryś tam nie pasi, kurde. Tak to już prawie wszystko mam. W chuj roboty i tak mało zarobiłem, kurde. Z dupy to jest. No to któryś tu z tych zacisków mu się nie podoba. Czy mam tam jakieś kurde zaciski jeszcze? Hamulce. Nie mam. Sel, 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 sel. Sel, sel. To muszę serwo wbudować z powrotem. Który ci nie pasuje, gościu, zacisk? Czy któryś tam z przodu, bo ta nie była? Możliwe, że ten, bo stan tego tłoczku na pasie. Tu jest nowy tłoczek. Hamulce, tłoczek. Zobaczymy. Jak to będzie to, to będziemy wiedzieć na przyszłość. Montuj. Jednak nie, kurwa. To
wyciągam z powrotem. Lecimy w kakao, kurde. Nie wiem gdzie, tu też jest przecież nowy, założyłem. To jest nowy. Taki trochę zardzewiały. Nie pamiętam z której strony to było. Dobra, kupimy tam jeden i zobaczymy. Zacisk hamulca. Aha, i dało się. No, no, wstawiam, wstawiam. Jak mam używki, to wstawiam, także spokojnie. Jeszcze się uczę tej gry, także spoko. Ale już mamy prawie ogarnięte ten. Roboty w ciul było, kurde. Będę tu wolał jakieś tuningi robić. Patrz, jak tu funkelnówki wszystko, jak się ładnie świeci. Aż się błyszczy. A nie wiem co z tymi pieczarkami było, kurde, coś mi na pieczarki jechało. Dobra. Zakończ zleć. Patrz, 5000 stary. O, 2000 do przodu. Wał napędowy, no bez wału to my nie pojedziemy. Ale dym. Racja. Jeszcze tam w środku muszę ten założyć. Serwo hamulcowe i teraz chyba gotowe. Zbiornik paliwa. Racja, wyciągłem go. Szukałem smrodu pieczarek. Zbiornik plus filtr paliwa. Czy pompa tu była? Pompa paliwa. O, pa, teraz go wydymam, nie? Staro mu wsudziłem 10%. Gościu będzie cieszył. O, proszę bardzo. Pokrywa filtra powietrza, dobrze. Za dużo rzeczy pościągałem i potem, kurde, zapomina się wszystko. Ale niezłe wałki idzie robić, a masz stare rzeczy. Gdzieś tak z tą pompą. Wyciągłem kurde na 60%, a wstawiłem mu 10%, bo nie jest wymagane. Pewnie w prawdziwym życiu jest tak samo, kurwa. Wymają cię, kurde, gdzie idzie. Heh.
Siedzeń brakuje, dobra. Montaż. Upu dupu. Patrz. Teraz zrobimy go w bambuko. Mam stan 26. O. Cyk. Zmienimy mu troszeczkę siedzenia. Bo jest to samo, nie? 40 wyciągam, wkładam mu normalnie 28. Wymienię mu siedzenia i chuj. Kierownicę. O, teraz nie wiem jaka była, chyba ta. Kurde, nie da się oszukać. Szkoda. A ma być tak fajnie. No dobra. Kierownica też nie ta. Patrz, nie da nic ukraść, nie? Wszystko czas z powrotem zamontować. Ale mam, kurde, zderzak stary jakiś. A masz. Nie do koloru. Jakaś inna rejestracja. Nie, to nie mogę tak. Nie mogę tak. To się wkurzy gościu. Jak brakuje tablicy. Poszło do Żyda, kurde. Dobra. Wiem, że to nieciekawie wygląda z tą aktą. I dlatego nie... Tak jak już ostatnio mówiłem, że niedługo wszyscy youtuberzy i inni twórcy dostaną ostro po dupie i wszystko zniknie z internetu. Jeżeli się uda tym najwyższym, to może przeżyją, ale reszta to zniknie. Po prostu zniknie z powierzchni ziemi. Każdy o nich zapomni. Tyle w temacie. Akta 2 zrobi z nas Koreę. Niestety taka prawda, ja cię pindolę. Nic dziwnego, kurde, dacia to zaraz rozjebana na maksa. No, zaraz tam zobaczę twojego posta. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Jestem mechanikiem. Zapisuję grę. Co tu mam, jakieś zlecenia, tu niebieskie, co tu może nie odpala nawet co, jak jedzie to dźwięki, które wydały były dziwne co rano. Proszę zrób coś, żeby działał i nie hałasował. Dobra, to weźmiemy. Ty sobie tu stój na warsztacie, czekaj, odpalimy go, zobaczymy czy naprawdę tak hałasuje. Kierownica fajna, dobra.
Ty nie odpala. Ale gówno. No dobra. To ja powiem dzięki za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Elo, killer mysiek. Widzimy się na następnym odcinku. Długogodzinnym. Jestem mechanikiem. Bawcie się.